Ukrywam. O, cześć! Co tutaj robicie u nas? A, przyszliście do Tosi. Hej, kochani! Dzisiaj będę robić jakby taki strojek. Nie wiem, ale to będzie jakby takie pudełeczko. Miastem w środku. Co utworzę z rzeczy, które mam ze sobą? Okej, czyli pierwsza rzecz, którą mam, to jest taka fajna choinka. Właśnie ja ją kupiłam. Troszkę ją popsikałam takim śniegiem. No i wygląda bardzo ładnie, więc jest takie na fajnym drewienku nawet, więc mi się podoba ta bardzo ładna choineczka. Odstawimy ją na bok. Teraz mam jeszcze taki jakby śnieg w sprayu. Mogę jakby popsikać coś. Jest bardzo fajny, bo właśnie wam pokażę. Mam choinkę. Muszę pomieszać. I to jest bardziej takie fajne białe. No, więc to jest naprawdę super na prawdziwą choinkę nawet. Na pewno to mi się przyda później. Mam jeszcze taki blok tutaj. O, blok, on jest duży. On ma bardzo fajne różne wzorki. Bo ma właśnie takie różne ho, 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 prezenty. Więc są tutaj fajne rzeczy. Tutaj gdzieś widziałam choinki. O, to był domek. Ale to później zobaczymy, może to odłożę gdzieś na bok, na dole, bo to mi się nie zmieści na to biurko. Takie różne brokaty mam, takie różne kolory białego. Jest jeden taki, tutaj dwa czarne. Tutaj mam jeszcze jeden biały. I mam jeszcze takie różne. Mam takie trzy kolory złotego. Jeszcze mam trzy kolory takiego różowego. Mam jeszcze tutaj czarny. I najważniejsze biały. Hello. Ukrywam. O, cześć! Co tutaj robicie u nas? A, przyszliście do Tosi. Okej. Tosia, prosiłaś mnie o gorący klej. Tak. Mam taki roboczy, patrzcie, taki, co przeżył już niejedno. Tak. Fajny, co? No dobra, no to ja go na razie tu zostawiam. Jeszcze trzeba kartkę papieru, żeby go rozgrzać. I on jest zepsuty. To jest zepsute. Więc trzeba pchać tu. I nie wolno dotykać tego czerwonego ani tego. Bo się człowiek poparzy. A jak się go włączy do prądu, to on musi leżeć na jakiejś kartce papieru. Mamy jaką? Tu. Bo on zacznie sikać klejem. Sikać. O, dobra, podniosę. Okej. Czas znowu. Mam tutaj kilka kartek. To... A nie mówiłaś mi, że zapraszasz znajomych. No dobra, no. Okej. Okej. Więc... Jeszcze mam takie tutaj... Nie wiem, co to jest, jakieś prezentowe rzeczy. A na samym dole mamy jakby taki sznurek. Więc jest fajny, tutaj też jest sznurek. Są dwa różne kolory. I ostatnia rzecz, prawie ostatnia. No i to będzie jako śnieg. Więc bardzo się cieszę. I ostatnia rzecz to jest pudełko! Zdziwiliście się właśnie teraz, nie wiem czy się zdziwiliście, dlaczego mam pudełko, bo w nim będę robiła ten jakby strojek. Okej, więc odsuńmy te wszystkie rzeczy na dół. Okej. I najpierw zajmijmy się śniegiem. Na dół, o jacie, co tam się dzieje. Będzie to
zaczynać. O, jeszcze jeden brokat został. Ok, więc musimy otworzyć. Wow. Ja to rozerwałam. No i wyciągamy, chociaż, no nie wiem, nie tak dużo na teraz. Kawałek chociaż, tyle, nie wiem, na teraz zostawię. Niech to tam brzyga. No i to musimy tak jakby rozdzielić, żeby to nie było jakby w jednym kawałku. To może troszkę potrwać. Okay, podłączę już gorący klej. Przygotuję jakby ten puch i potem dopiero dokleję do kartki. Teraz muszę to przycisnąć. Teraz muszę przy każdym rogu tak zrobić szczególnie. Jak co, to nie używajcie kleju gorącego bez dorosłych, bo on jest bardzo gorący. Jeśli wasi rodzice pozwolą, to możecie, ale tak to trzeba się zapytać rodziców. Bez pozwolenia rodziców to nie można. Więc ujacie, patrzcie, jak mi to się tu przykleiło do tego. Wow! Okej, okay. Teraz spróbuję zrobić ten róg. Okej, okay. To chyba teraz starczy z tym klejem, bo ja tutaj muszę popracować nad innymi rzeczami też. Jak myślicie? Troszkę tutaj jest tak. No, w sumie śnieg teraz jest okej. Okay. Śnieg jest załatwiony. Okej. Okay. Teraz bierzemy się... O! Zapomniałam o choince. Musimy wkleić tam, wcisnąć na środek choinkę. Albo tak gdzieś obok. O, myślę, że tu. Tu będzie chyba. Więc teraz musimy pokleić sam dół. Jak widzicie, tutaj jest jakaś plakietka, muszę ją ściągnąć. Okej. Okay. Teraz musimy tutaj pokleić gorącym klejem. Okej, okay. Wyciskam to. Już mało tego jest, ale co z tego? Okej, okay. Teraz muszę to przycisnąć i poczekać, aż się klei do tego puchu, do ziemi jakoś. Więc choinka dalej może się ruszać. O nie. Okej. Okay. Już wiem, co mam zrobić. Zrobiłam mały błąd. Muszę zrobić dziurę w środku, żeby się przykleiło nie do boku, nie do śniegu, tego mojego tutaj, tylko do kartonu. Okej. Okay. Teraz musimy przykleić do ziemi. Zobaczmy, czy teraz się uda. Udało się! Teraz muszę obok tego wyrównać ten śnieg. Teraz jest czas na fajną rzecz. Będziemy sypać tym brokatem wszędzie. Bo mam takie właśnie różne brokaty. Jak nie widzieliście, to pokazywałam wcześniej. I mogę je teraz posypać dookoła, żeby to jakoś wyglądało ładnie. Teraz bierzemy nasz magiczny blok. Tutaj mam właśnie takie choinki. Nie wiem, czy by to było ładnie tutaj? Ja myślę, że tak. Zobaczmy na następny. Sprawdzę, czy tu są jakieś inne jeszcze choinki. Te są najładniejsze. Chyba te. Tak, na pewno te. Więc wytniemy tylko jakby taki jeden pasek. Teraz potrzebuję... O, gorący klej.
Tylko muszę teraz zmienić wkład. Może na czarny, żeby nie było takie za jasne ten obrazek. Uwaga, bo jakbyście to przyklejali, to może być bardzo gorące. No i jest ładny. Bardzo ładny. Tak bardzo, bardzo ładny. Na teraz, tylko co mogę tutaj dołożyć? Może dodam do tego jakieś takie wstążki, żeby to jakoś wyglądało. Muszę wyciągnąć wszystkie gwiazdki. Albo... Więc już chyba wiem, co mogę zrobić z tymi gwiazdkami. Okej, już wiem. Hi. Dam też na ściany. Okej, przycisnę tutaj. Okej. I będą dwie gwiazdki na jednym boku. To są bardzo ładne właśnie. One tak świecą ładnie. Ja chyba przykleję tylko białe, bo tamte szale dla mnie już nie pasują. Ale mogą przydać się. I to w sumie będzie koniec. Więc tak to wygląda tak z góry. Tutaj właśnie są te gwiazdki fajne. I to są te drzewa. Mi się najbardziej podoba ta choinka. Jakby prawie w samym środku. No, więc to wygląda bardzo ładnie. Myślę, że zrobiłam bardzo dobrą robotę, bo nigdy jeszcze takie rzeczy nie robiłam. Więc jak chcecie widzieć jeszcze takich filmików, to subskrybujcie, łapki w górę. Pa, pa!